Słuchajcie, chyba ktoś tu będzie tu mokry. Gdzie zobaczmy, co to za specjały, uwaga. 2 metry kwadratowe, ale fajowo się mieszka. Można sobie normalnie robić kemping, nie ma żadnego problemu. Siemano, tu marchew. Jest morze. Widać to morze? No, widać. Spokojne dzisiaj dosyć w porównaniu do tego, co było wczoraj. Nie wiem, czy nie będzie zaraz padać, bo chyba coś na mnie kropi. Odszedłem kawałek dalej. Powiem wam, że ogólnie znalezienie kempingu jak najbliżej morza to był genialny pomysł. Bo pierwsze co zrobiłem, to po prostu poszedłem na spacer po plaży. To jest świetne, relaksujące, fajne z rana jak najbardziej. Co do nocy. Ciepło było, o 1 w nocy jeszcze nie spałem, to było 22 stopnie w samochodzie. Rano było w okolicach 18, także zaskoczyło mnie to, bo miało być zimno, było ciepło. Także ja spałem samym w śpiworze, bez koca elektrycznego. Noc minęła spokojnie, nawet bez jakichś większych hałasów. Wentylacja była nastawiona cały czas. Więc w sumie nawet przyjemny szum gdzieś tam mnie troszeczkę usypiał. Także okej, w sumie jestem zadowolony, fajnie. W samochodzie bałagan i burdel jak cholera, ale to, że tak powiem, wrócę, to wam pokażę, bo już nie chciało mi się naprawdę tego nagrywać. Tylko chciałem po prostu wyjść i iść nad morze, no bo to jest jakby wspaniałe. Widzicie? No. Fajnie. Ogólnie polecam. Nie wiem, czy wolicie góry, czy morze, dajcie znać w komentarzach. Ja na przykład wolę morze. W górach byłem, ale jakoś mi to tak... Nie wiem. Fajne widoki są ogólnie, bo nad morzem no to co mamy, piach, wodę i tyle. A w górach są ładniejsze widoki. Ale kurde, ten szum morza, to spacer po piachu. Gdzieś tam, jak te fale uderzają w stopy, no to jest dla mnie coś pięknego, coś mega relaksującego. No jakby góry nie mój temat, ale każdy ma swoje i nie musi być, tak? Śniadanie jeszcze nie jadłem i w sumie to chyba nie planuję się śniadania w Stegnie, no chyba, że zgłodnieję przed wyjazdem na tyle, żeby to zrobić. Mam czas do 12, żeby opuścić ten kemping. Ale wezmę sobie jeszcze wcześniej prysznic, posprzątam w tym samochodzie. No i powiem szczerze, że miałem zamiar ruszyć dalej na zachód. Nie wiem jeszcze, gdzie pojadę. Może do Jastrzębiej od razu, bo jakby chciałbym tam odwiedzić. Byłem tam jakiś czas temu, znaczy no parę lat temu, nie wiem, kiedy ostatnio. Ale jakoś by się tam podobało, fajnie. Tam są takie fajne klify, no i to mi się podoba. No i to chyba tyle z moich przemyśleń obecnych na tą chwilę. Fajnie jest. Słuchajcie, chyba ktoś tu będzie tu mokry, bo jakby zaczęło padać. Znaczy bardzo oczywiście, nie pój. Przeklinać nie wolno, to jest brzydko. Ale może wygląda przecudownie, jak pada deszcz. Nie wiem, czy to widzicie. Mam nadzieję, że tak. No nie zdążyłem wrócić na kemping, mam bardzo już blisko, ale nie zdążyłem. Także trochę zmoknę. Miałem brać prysznic, ale... Może to się liczy? Witam was ponownie. Jestem w swoim mieszkaniu 2x2. Powiem wam, że no ciasne, ale własne, przynajmniej własne. Niektórzy nie mają i tego. Słuchajcie, jak zapewne widzicie, pada deszcz. Siedzę tutaj którąś godzinę już z kolei. No bo jakby nie ma po co wychodzić na deszcz. Śniadania nie jadłem, właśnie będę miał zamiar się za to zabrać, dlatego się włączyłem. Pokażę wam, jak w ogóle wygląda życie w tak małym pomieszczeniu. Tutaj mam centrum ładowania. Telefon, tablet, maszynka do golenia, wszystko się ładuje. Wentylacja sobie chodzi. Prąd na razie jeszcze jest.
No i co, tutaj sobie w tym śpiworku spałem, mam kocyk elektryczny, z przodu pierdolniczek jest niesamowity. Wziąłem te wieszaki przed wyjazdem i bardzo się z tego cieszę, że je wziąłem, bo no, suszą mi się koszulka, bo jakby deszcz trochę się złapał. No i ogólnie jest tutaj, cały ten mój pierdolniczek jest tutaj, w tym miejscu się znajduje. Śpiwory, nie śpiwory, wszystko, wszystkie takie rzeczy. No ale dobra, przejdźmy do... Przejdźmy do zrobienia sobie jedzenia, bo powiem szczerze, nie jadłem śniadanie, jestem głodny i no chyba bym chciał coś zjeść. Trochę mało tu miejsca, ale no słuchajcie, no coś za coś, mi się podoba, jest fajnie, ogólnie to jestem bardzo zadowolony. Jestem szczęśliwy z tego, że tutaj jestem i że jakby sobie się z tym wszystkim tutaj bawię. No bo jest to ciągła zabawa, cały czas niby się siedzi w samochodzie, co można robić w samochodzie. No cały czas sobie coś tutaj robię. A to ktoś zadzwoni, a to coś, co tam, jak tam i jakoś ten czas po prostu leci. No ale dobra, jestem głodny, szukamy kuchni, rozkładamy kuchnię, szukamy jedzenia. Kuchnia na szczęście jest tu pod ręką, jest kuchnia. Jeszcze saszetki, tak sobie to podpisałem, jakby na użytek swój własny. No tu mam elektronikę, drona, jakieś szczoteczki do zębów, to takie rzeczy. Kosmetyczka, takie sprawy. To jest tutaj na wierzchu również. No ale przejdźmy do kuchni. Co ja mam w kuchni? W kuchni mam tak. Talerzyk. Decathlonu zresztą. Miseczka taka. Garnek będzie mi potrzebny, bo będzie jedzonko w garnku robione. Niezbędnik się przyda. Taka łyżeczka się przyda. O, herbatkę sobie zrobię. Te herbatki wrzucę do jedzenia, żeby mi tutaj jeszcze nie robiły bałaganu. Kubeczek. I czajniczek. Dobra. Będzie trzeba gdzieś to później pójść tutaj umyć. Mógłbym umyć z mojego baniaczka, ale tam jest dalej taka umywalnia, bo jestem na kempingu, więc są takie rzeczy i skorzystam po prostu z tego. Dobra, jedzenie. Jedzenie, jedzenie, gdzie jest jedzenie? Staram się te skrzynki układać, żeby te mniej potrzebne były jakby pod spodem, a te bardziej potrzebne gdzieś tak bardziej na wierzchu. Dlatego jedzenie znalazło swoje miejsce tutaj. No i co my tu mamy? Kuchnia. Rzucę te herbatki za pamięci, bo dzisiaj chcę wypić sobie zieloną. Mam nadzieję, że jest. Jest tutaj na wierzchu nawet. Zielona herbatka. Jest. No i na co ja mam ochotę dzisiaj? Co my tu w ogóle mamy? Pulpety. Gołąbki. Chyba tylko pulpety i gołąbki, coś ci tak wydaje. O, tu jeszcze coś jest. Ło, to jest jakiś hit. Curry w stylu indyjskim. No powiem wam, że kupiłem to kiedyś jakoś w promocji i długo czekałem, znaczy na wyjazd jakiś czekałem, żeby to zjeść. To jemy. Curry w stylu indyjskim. Kosmos. Nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że dobra. No i dobra. Ja wiem, że to same słoiki sobie i tak dalej, ale no jakby to jest, kiedy się nie ma lodówki, dosyć dobre wyjście. Ja staram się kupować takie właśnie bez konserwantów, jakiegoś tam syfu, no i mam nadzieję, że jest tego tam jak najmniej, albo najlepiej wcale. Ale jak się jedzie nad morze czy gdzieś, no to przecież można sobie też czy zjeść na mieście jakieś tam smakołyki tutajsze. Zapiekanka półmetrowa na przykład to jest taka jedna z tych rzeczy. Nie mówię to o rybie, bo ryby nad morzem się nie je. Jakby wiadomo dlaczego. No i co? A czekajcie, bo kurde, jakby mam wszystko, tylko nie mam chyba kuchenki. Ha, ha, ha. Nie wiem, gdzie jest kuchenka. Tu gdzieś chyba. Kucheneczko, kucheneczko, moja droga, gdzie jesteś w tym pierdolniczku schowana? Gdzie ona jest? Szczerze mówiąc to, tu jest aparat, z którego jeszcze nie skorzystałem. Słuchajcie, tak duży samochód, że kuchenkę zgubiłem. Nie no, gdzieś jest. Tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma. Tu też nie ma. Nie no, serio, to gdzie ona jest? Kuźma. Musi być z przodu, bo jakby z tyłu nie ma na nią nawet miejsca. Nie wiem. Kibel jest tu. Bałagan straszny, ale no to mam to wszystko układać za każdym razem. Niekoniecznie mi się chce. Także jest taki bałagan.
Nie, no musi być gdzieś z tej strony. Tu jest plecak, no wiadomo, aparat. Kubeczki od kapitana przyczepy tutaj se stoją. Zobaczcie. Ekstra, seria druga, 2021. Jest kuchenka. Daleko się nie schowała. Jest kuchenka. Opa, jest kuchenka, już ją wyjmuję. Nie wiem, gdzie jest gaz. Dobra, gdzie się znajdę. Dobra, kuchenkę na razie tutaj, cyk. Kocyk tutaj. O tu damy cyk. No przód to jest taka bałaganiarnia, wszystko tam wrzucam, co jest mi niepotrzebne, no bo jakby z kabiny na razie szuperki nie korzystam, więc... Tak to jest. Gaz, pamiętam, że jeden schowałem gdzieś tak na wierzchu w miarę. Słuchajcie, ten gaz używam... Na Mazurach go zacząłem używać, do tej pory go nie zużyłem. Majty cicho. I do tej pory on tutaj jest. I spoko się sprawdza ogólnie. Do tej pory jeszcze się nie zużył. Dzisiaj się pewnie też nie zużyje. Śniadanko, nareszcie! Głodny jestem już strasznie, powiem wam. No ale jakby miałem inne jakieś tam rzeczy miałem. Do roboty! Nie wiem, czy mi się miseczka, ta deseczka nie przyda, żeby stawiać te gorące rzeczy, ale to chyba, ten stolik chyba nie, on chyba jest taki w porządku, jeśli chodzi o te sprawy. Dobre. Kubeczek umyty był, umyty. Dobra. Cicho tam. Idziemy z tematem. Kuchenka jest, montujemy gaz. Już wiem jak. W tamtym roku trochę nie wiedziałem, ale jakby pierwszy raz miałem do czynienia z takim sprzętem, jest to mega proste i ogólnie polecam tego typu kuchenki. Przy okazji sobie troszeczkę tutaj rozgrzeję. Znaczy nie, to jest zimno, w tej chwili mam 24 stopnie, także jest mega ciepło. Mega ciepło jest. Co najpierw? Może najpierw sobie zrobię herbatę, to już troszeczkę... Kurde, nie mam gdzie takich rzeczy kłaść, tu położę. Troszeczkę mi już wystygnie. Herbatka. Dobra, najpierw herbatę. Do herbaty, do czajniczka mam wodę w dużych butelkach z przodu, no, tam gdzie nogi pasażera, ale no nie będę teraz tam sięgał. No, chociaż będę musiał tak czy inaczej, a może nie. Dobra, na razie użyję tej wody, którą mam do picia. Wystarczy w zupełności. Dobra, never mind. To trzeba zawsze brać do góry, bo inaczej się nagrzewa. No okej. Słuchajcie, co wam powiem. Pewnie kojarzycie takie zabudowy, jak są, że się tutaj otwiera tą klapę, tutaj się w ogóle wysuwa taki cały pierdolnik, na tym jest materac i tak dalej. To kosztuje tam chyba 4-6 tysięcy, w ogóle nie wiem, za co tam ludzie płacą, ale ja uważam ogólnie, że to jest do dupy zwyczajnie, no bo zobaczcie, pada deszcz. Żeby zrobić cokolwiek, to po pierwsze, nie siądziecie tak jak ja mam do sufitu jeszcze, nie wiem, 5 cm, może więcej, jakoś tak. No w każdym razie siedzi się normalnie, nie mam tu żadnego problemu, nie zaczepiam głową o sufit. Tak samo jeśli chodzi o po prostu zrobienie jedzenia, tam trzeba wysunąć tą całą kuchnię, wszystko robić na zewnątrz, znaczy to jest fajne jak nie pada deszcz, znaczy no, ale a u mnie można wszystko zrobić w środku, jak w normalnym dużym kamperze, tylko że trochę na mniejszej przestrzeni, jest to wszystko zorganizowane tak jak widzicie fajnie w środku i tu jest sporo miejsca dosyć. Powiem tak, na upartego u dwie osoby też można by sobie tutaj siedzieć, nie ma problemu żadnego, ale no fajnie jest też samemu no jest więcej miejsca po prostu. Także no, ja nie widzę, nie wiem po co wymyślają tamte rozwiązania, wysuwane w ogóle, to jest dobre jak jest ładna pogoda, jaką macie gwarancję, że jest ładna pogoda, no ja jakby wczoraj przyjechałem, było ładna, a dzisiaj jest jak jest, kilka godzin muszę spędzić w samochodzie, żeby nie chodzić po deszczu, no i nie mam z tym żadnego problemu, śniadanie zrobię tutaj, zjem je tutaj, kawę zrobię, jedzenie sobie, wszystko sobie zrobię, także nie wiem po co w ogóle, co robią te zabudowy, no ktoś to kupuje, no komuś się to podoba, no okej, jak tam kto woli, ja wolę jakby rozwiązanie, gdzie mogę po prostu używać tego normalnego kampera. Trochę mi się robi ciepło od tej kuchenki, więc co? Trochę mi tu napada, ale
to nic się nie stanie. Pouchylam sobie elegancko okienka, wentylacja, włączam na maksa, wentylacja chodzi praktycznie cały czas. W nocy chodziła całą noc. Działa to jako tak, słuchajcie, no. Lepiej mieć niż nie mieć. Z przodu też są pouchylane te okienka. Wiadomo, deszcz, no to wilgotność jest dużo wyższa, siłą rzeczy, ale jakoś sobie radzę. Kurde, jakaś śmietniczka by mi się tu przydała. No na razie włożę to gdzieś, nie wiem. Tutaj może? Tutaj. Dodatkowo jeszcze ten wiatraczek, bo może sobie go włączę, gdzieś tu przypnę. Też będzie mi to trochę przeciągu robił, bo mówiąc szczerze, choć ja go podłączę, on był tam podłączony na dół, ale tam musiałbym zasilanie włączyć, nie za bardzo. Tu go podepnę pod przetwornicę, jakoś przymocuję. Ciekawe, no tak trochę powiem wam, trochę ciepło jest. Tu bym sobie go podpiął, tylko pytanie, gdzie to wsadzić. Gdybym nie miał pomysłu na to na chwilę obecną. A może tak go tylko postawię? O! I też będzie robił robotę? Czy nie będzie robił roboty? Co, wiatraczku, będziesz robił robotę, czy nie? Będziesz, dobra. Muszę trochę wentylacji podkręcić. Tutaj jeszcze jest z przetwornicy jedna port USB awaryjnie. Więc jakby... O! Jest good. No i ekstra. Już trochę mi chłodniej jest. Fajnie, dobra. Już, woda zagotowana, jakoś ta kuchenka, powiem wam, wpisuje się świetnie, bardzo szybko to gotuje, wszystko działa. Herbatka, cyk. Myślałem, że będzie z woreczkami takimi, no dobra. Aaaa! Kurwa, miało się nie zagrzać. O, kurwa. Dobra, słuchajcie, no muszę wziąć sobie coś. Nie wiem. Miało się nie zagrzać. No zagrzało się. Nie mam czym tego wziąć, bo wszystkie ściereczki, o, jakieś ściereczki gdzieś tam są pochowane. No bo, no nie mam. Nic nie mam pod ręką takiego. Powinno być to w kuchennych. Będę musiał taką ściereczkę jedną tam przemieścić do kuchennych. No ale dobra, zaraz coś pomyślimy. Nie mam jak zalać, kurde, bo się poparzyłem. Hit, nie? Hitor. No dobra, wiatraczek. Na razie, że tak powiem, cię wyłączę, spierdzielaj tu o na dół. O, a ja zajrzę, co jest tutaj. Trzeba uważać, żeby nie wylać tego czajnika, bo może sobie zrobić duże kuku. Więc tu trzeba jakby się troszeczkę swobodniej przemieszczać. Co? Dobra, ja to biorę do kuchennych tematów, bo jakby, no, z tego lipa. Dobrze, to było na wierzchu. No i o, widzicie, jakoś tam sobie poradziłem bez żadnego większego problemu. Paluszek troszeczkę poparzony, ale żyjemy. Okej. I teraz już można normalnie zalać, nie ma problemu, proszę bardzo. No. Hop, wyciskamy do końca. No i dobra, jest. Jest. Trochę ciepło się zrobiło. Teraz się zrobi cieplej, bo trzeba to danie przygotować. Dobra. Okej. Garnuszek ten, co na Mazurach był. Mógł być trochę większy w sumie, ale mieści się fajnie do skrzynki, także niech będzie. Zobaczmy, co to za specjały. Uwaga! No, pachnieli. Wyłaś! Hop, hop, hop. Wyłaś! Powiem wam, że taki samochód na takie samotne podróżowanie to jest zasadniczo wystarczający. Znaczy, jak kogoś stać, może mieć sobie większy, ale jakby no... Mnie nie stać, więc mam taki, jaki mam. Auć, poparzyłem się czajnikiem. No, słuchajcie, mała przestrzeń, BHP, te sprawy.
Ale ta kuchenka to jest rewelacja, no to po prostu no jest kosmos, no widzicie to? Pak, działa, zajebista. Świetny zakup, naprawdę. Ja się tym najem, trochę tego mało. No dobra, może się najem. Okej. Nie mam łyżki w moim niezbędniku. Kurde. Nie sprawdziłem. Myślałem, że jest. Musiała w domu zostać, ale co ja nie jadłem ostatnio? Słuchajcie, no... Jak się okazało, łyżka została w domu. Gdzieś się umyłem po ostatnim kempingu. Nawet nie wiem, gdzie ja jej używałem. Chyba jak testowałem to jedzenie, że tak powiem. Wojskowe, no i użyłem tą łyżkę i została. Także no nie za bardzo mam teraz czym jeść, widelcem mogę, nie za bardzo. Ale słuchajcie, mam pewien pomysł, bo no szkoda, że nie mam tego niezbędnika, no szkoda, no kurde, szkoda, nie mam, trudno. Kupiłem niezbędnik elegancki, no i na wyjazd i nie mogę go użyć. No ale to nic, słuchajcie. W życiu są różne sytuacje nieprzewidziane, jak na przykład taka niby prosta bardzo sytuacja. W ogóle sobie ten platerek zamontowałem tutaj. Na kraniku znalazł swoje miejsce. No ale dobra, mniejsza z tym. Muszę teraz zorganizować sobie łyżkę. I już mam na to jako taki pomysł. Bo wziąłem trochę tych zestawów wojskowych. Na wszelki wypadek. Tudzież po prostu, żeby przetestować jakiś inny, może to zrobię, nie wiem. I mam je tutaj. Także w nim na pewno jest łyżka, wezmę sobie stąd łyżkę. Tylko tak się jeszcze zastanawiam, czy otworzyć szóstkę czy piątkę, to co miałem wcześniej. Powiem wam tak, otworzę tą szóstkę i od razu sobie ją trochę przetestujemy, tak? Gdzie ona jest? Bo jestem jej ciekaw tak naprawdę. Jest szóstka. Dobra, jest szóstka. Zestaw wojskowy numer 6, słuchajcie. Tego jeszcze nie testowałem. No i będzie tam działali tak. No dobra. Mam to. Stąd wezmę sobie łyżkę, bo to podgrzeje sobie jeszcze to jedzenie trochę. Nie wiem, czy jest cię. Dobra, nie podgrzewam. Cicho. Okej. Zestaw przetrwania. Ciekawe, co jest w szóstce. Bigos z kiełbasą. No to chyba nawet sobie zjem. Gulasz angielski. Ostatnio była taka konserwa z kurczaka, coś takiego, no kiepsko to było, jak mówiłem, ale no zobaczymy to później oczywiście. Dżem jagodowy, super. Pancer wafle, wiadomo. Tu jest ten gulasz, szmery bajery. Gulasz jest, ten bigos, przepraszam, z kiełbasą. Dałbym się kupić bułki, może później kupię bułki, no bo, czy jakiś chlebek, no bo te pancerwafle, no to już nie jest na moje zęby. I to jakiś ciekawy batonik. No i standardowo mieszanka, koncentrat napoju herbacianego smaku, insta do smaku cytrynowym. Ciekawe to smakuje, no ale podejrzewam, że tak sobie. No dobra, never mind. Ja póki co potrzebuję z tego zestawu, deser zawsze się przyda. Łyżkę. Dobrze, że jest. To tak by mnie łyżki, słuchajcie, no nie wiem, czy bym to zjadł, chyba palcem. No ale dobra, jest łyżka, to sobie też schowam na razie. Jeśli to jest zwykła konserwa, to z przyjemnością ją schrupię, tylko no muszę mieć jakieś pieczywko. A pancer wafle mi się nie jarają. Okej.
Będę musiał tą łyżkę korzystać przez cały kemping. No dobra, no będę ją mył po prostu, gdzieś ją będę sobie chował. Zobaczmy, czy moje danie jest już na tyle ciepłe, żeby je po prostu spożyć. Wygląda całkiem nieźle. Paruje mocno. Ciepłe. Znaczy no, bardzo ciepłe. O kurde. Hot. Danie jest hot. Damy je do tego magicznego talerzyka z Biedronki. Będę go pierwszy raz testował. W tamtym roku miałem go kupić, ale jakoś tak stwierdziłem, że mam tamten drugi metalowy i mi starczy, ale no, okrągły to okrągły. Jakoś tak wolałem taki bardziej klimatyczny mieć. Wydaje mi się bardziej podoba. No dobra, to by przydało się jakoś zalać wodą, żeby to umyć, bo potem będzie ciężko. Nie mam wody. Dobra, nic. Garnek do mycia. Jest. Na razie niech stoi na kuchni. To też do mycia. Później się przejdę tam, gdzie jest to prysznicę i sobie to umyję. No póki co smacznego, tak? No dobra. Jem. Słuchajcie, sprzątałem trochę w samochodzie. Poogarniane już jest, już jako tako to wygląda. Znalazłem tą zazdrostkę, której mi brakowało. Już wszystkie szyby są fajnie osłonięte. Osłoniłem sobie też tutaj ten przód. Jak widzicie, także jest już bardzo fajnie. W środku już panuje jako taki ład. Oczywiście z przodu nie panuje żaden ład, ale jakby to jest wiadomo. Gdzieś te wszystkie rzeczy, których się nie używa na co dzień, na chwilę obecną muszą się podziać. Wnętrze w tej chwili wygląda tak. Tu mam parę rzeczy. Wejdę do środka. No i zrzucają się filmy z kamery. Może uda się jeszcze. O, szeroki kąt, super. No, filmy z kamerki się zrzucają. Względnie to jakoś wszystko po prostu sobie wygląda. Uważam, że jest całkiem spoko. Powiem wam, że 2 metry kwadratowe, ale fajowo się mieszka. Jest godzina 23.
także jest już ciemno. Ja sobie siedzę w samochodzie. Tak jak widzicie, mam tutaj wszystko osłonięte ładnie firankami, zasłonkami. Mam też dosyć jasno w samochodzie. Tutaj robi mi się bigos z kiełbasą z racji żywnościowej SR6. Zobaczymy, jak to smakuje, ale no, mam ochotę na takie coś innego. Kuchenka się pali, robię sobie to jedzenie. Może jeszcze herbatkę później zrobię. Netflix się leci film. Także jak widzicie, na tak małej przestrzeni można egzystować. Można sobie normalnie robić kemping, nie ma żadnego problemu. Ja nie wiem, jakoś wydaje mi się, że to jest najlepsza możliwa opcja w tak małym samochodzie. Wygodnie można sobie siedzieć, wszystko robić, nie ma problemu. Fajnie.